Wczoraj w okolicy grobu nieznanego żołnierza przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Tarnowie znaleziona została podejrzana torba. Jeden z przechodniów zadzwonił do Straży Miejskiej z obawą, że może to być ładunek wybuchowy. Funkcjonariusze policji i Straży Miejskiej szybko przystąpili do zabezpieczenia miejsca do czasu przyjazdu służb, które sprawdziły, co jest w środku. Na czas oczekiwania ta część centrum Tarnowa została sparaliżowana. Wczorajsza sytuacja, która była tutaj wywołana, zupełny przypadek. Myślę, że jakieś roztargnienie osoby, która pozostawiła plecak, zagadała się, mamy ładną, piękną pogodę, była pewnie ze znajomymi i zostawiła, po prostu zapomniała, a jak się zorientowała, to już pewnie było za późno. Co robić w takiej sytuacji, kiedy widzimy podejrzaną paczkę, plecak lub torbę w miejscu, gdzie jest duże skupisko ludzi? Generalnie za każdym razem będziemy apelować, jeżeli taki pakunek znajdujemy. Uważamy, że może to być jakieś potencjalne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców, należy powiadomić bezwzględnie dyżurnego komendy miejskiej, po to, żeby właśnie te procedury zadziałały, po to, żeby nasze bezpieczeństwo nie było zagrożone. Jeżeli jest to pakunek, który powiedzmy widzimy, że ktoś przez nieuwagę po prostu, przez jakieś roztargnienie pozostawił, to oczywiście odradzam taką sytuację, ponieważ no, zdarzają się, że ludzie zapominają, gubią rzeczy, a następnie po nie wracają. Natomiast jeżeli taki pakunek znajdujemy zwłaszcza w autobusach, na przystankach, dworcach, w miejscach, gdzie jest duże skupisko ludności, nigdy albo za każdym razem będę prosił o to, aby takiego pakunku nie podnosić, nie zbliżać się do niego, bo nigdy nie możemy wiedzieć, co się w środku niego znajduje. Apeluję jeszcze raz, jeżeli mamy taką sytuację, proszę o zgłaszanie, a jeżeli widzimy taką osobę, która to robi z premedytacją, pozostawia taki ładunek, taki materiał, taki plecak, taki pakunek, natychmiast powiadomić dyżurnego komendy miejskiej właśnie po to, żeby zabezpieczyć inne osoby przed ewentualną utratą życia i zdrowia. Duża część mieszkańców nie decyduje się na wysyłanie podobnego zgłoszenia. Powodem jest obawa o ewentualne konsekwencje, jeśli alarm okaże się fałszywy. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją o tym, że chcemy kogoś chronić, bronić, a nie po to, żeby wywołać specjalnie taki alarm. Oczywiście, jeżeli ktoś chce to zrobić z premedytacją i chce powiadomić o niebezpieczeństwie, którego nie było miejsca, nie ma miejsca, jest tylko po to, żeby sprawdzenie, nie wiem, szybkości działania policji, ewentualnie skuteczności działań albo popatrzenia, jak to wszystko wygląda, to jest na to artykuł w kodeksie karnym. Zawarty on jest w artykule 224a kodeksu karnego. No i niestety tutaj konsekwencje karne mogą być bardzo duże, począwszy od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego są przepisy wykonawcze, które będą mówiły o pokryciu kosztów, które taką akcję będzie trzeba sfinansować. No, są to na pewno niebagatelne kwoty. Przypomnijmy, że wczoraj oprócz alarmu bombowego w Tarnowie podobna sytuacja miała również w Warszawie, gdzie z wieżowca ewakuowano 900 osób.